Rozmowa dnia. A pierwszym gościem środowych sygnałów nie jest pan Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, panie sekretarzu, wracamy jeszcze do wypowiedzi, nieszczęsnej wypowiedzi Radosława Sikorskiego o rzekomym rozbiorze Polski w pierwszych dniach wojny, Ukrainy w pierwszych dniach wojny. O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Wypowiedź jest skandaliczna, jej nie rozumiem. Czy pan rozumie, skąd tego rodzaju wypowiedzi wynikają? Jaka jest pana interpretacja? Panie redaktorze, to, że rosyjska propaganda w jednym momencie wzięła to na swoje sztandary i zaczęła tę wypowiedź szeroko szerować w internecie, w mediach, to świadczy o tym, że tak zwany polezny idiot rosyjski, a w tłumaczeniu? Sikorski, który przysłużył się teraz propagandzie rosyjskiej, albo już do tego stopnia zatracił kontakt z rzeczywistością, albo stoi za tym coś innego. A jeśli stałoby za tym coś innego, to trop wiedzie do słynnych już 800 tysięcy euro, które ma ciągle niewyjaśnione, a które w oświadczeniu majątkowym swoim jako europoseł przedstawiał jako dodatkowy dochód ponadwymiarowy, coś takiego, tak to było określone w oświadczeniu majątkowym. Dzisiaj mamy sytuację, że w Parlamencie Europejskim uchylane są kolejne immunitety europosłom. Skala tego zaczyna być coraz większa, mówi się o 60 europosłach minimum, gdzie łapówki sięgają 60 milionów euro minimum już, a wszystko zaczęło się od przypadku, ponieważ pierwsza ofiara tego skandalu, ofiara w cudzysłowie oczywiście, pierwsza osoba, która jest oskarżona i siedzi, to na jej trop wpadnięto przypadkiem przy okazji sprawdzania jej kontaktów z Rosją, czyli pani Kylie. W tym momencie, gdy sprawdzano jej kontakty z Rosją, co jest też symboliczne, to natrafiono na łapówki, które otrzymywała prawdopodobnie oczywiście, bo to jest w tej chwili jako oskarżenie z Kataru. Więc, a mówi się o tym, że medialne doniesienia sugerują o tym, że wśród tych europosłów są też nazwiska, które przed chwilą, być może jest też nazwisko, które przed chwilą wymieniłem. Radosława Sikorskiego? Tak się sugeruje. Takie są plotki w Brukseli, tak? Są takie plotki. Polezny idiot, ja przetłumaczę może, pożyteczny idiota. Pożyteczny idiota propagandy rosyjskiej, dzisiaj ta propaganda korzysta szeroko. Dołączył się do tego znany wszystkim były minister finansów Jan Vincent-Rostowski, który pochwalił, można powiedzieć, za te słowa Radosława Sikorskiego, a wczoraj wieczorem do tego chóru poleznych idiotów dołączył się Donald Tusk, który stwierdził, że to była niefrasobliwość, czy niefrasobliwa wypowiedź, czy wypowiedź, która nie ma znaczenia. No, panie redaktorze, jeśli w dzisiejszych czasach, kiedy mamy wojska rosyjskie na Ukrainie i zagrożenie, realne zagrożenie wojną w Europie, w Unii Europejskiej, realne zagrożenie działaniami wojennymi, zbrojnymi na terenie Unii Europejskiej, mówienie dzisiaj takich słów to jest nie błąd, nie wielbłąd, a coś więcej. Panie pośle, kojarząc rosyjskie pieniądze, łapówki, Parlament Europejski, aferę łapówkarską i tak dalej, i mówi pan, mówi się również o Radosławie Sikorskim w tym kontekście, to są bardzo mocne i poważne słowa. Ma pan jakąś większą wiedzę, czy dowody, czy słyszał pan, coś się stanie w tej sprawie? Panie redaktorze, już nawet nie medialnych doniesień, tylko z oświadczenia adwokata jednego z zatrzymanych europosła, chyba Panceri, żebym nazwiska nie pomylił, ale prawdopodobnie... Panceri, tak. Tak. Z jego oświadczenia wynika, że ten europoseł w zamian za to, że otrzyma wyrok maksymalnie jednego roku więzienia, czy w zawieszeniu, chce opowiedzieć o całym procederze korupcyjnym. No i ta wypowiedź może
jak to mówią, zachwiać podstawami, w cudzysłowie, praworządności w Parlamencie Europejskim, albo pokaże tę hipokryzję, którą wykazywał się Parlament Europejski od kilku lat, krytykując Polskę za praworządność, a jak okazuje się, jego podwaliny to jest korupcja i brak praworządności. Jak już kiedyś mówiłem o tym, że w końcu ktoś przyglądał się działalności i nazwie jednego ze stowarzyszeń, które stoi za tymi łapówkami i nazwa tego stowarzyszenia była, jeśli dobrze pamiętam, Stop Bezkarności. No, ktoś się przyglądał temu stowarzyszeniu i zaczął tego członków tego stowarzyszenia zamykać. Panie pośle, jeszcze w tym kontekście, świętej pamięci profesor Waldemar Paruch mówił, że duża część eurodeputowanych jest po prostu kupionych przez Rosję. Tak jest faktycznie, pana Panie zdaniem? Panie redaktorze, Rosja w ostatnich latach, o tym też, to już nawet nie są doniesienia medialne, świadczą fakty, zainwestowała ponad 300 milionów euro w działalność różnych stowarzyszeń, grup na zachodzie Europy. No mówimy o zachodzie Europy, Unii Europejskiej. Gdzieś te pieniądze trafiły. Jeszcze raz powtarzam pytanie o 800 tysięcy euro Radosława Sikorskiego jako dodatkowy przychód w zamian za co otrzymywał te pieniądze, które wykazał sam w oświadczeniu majątkowym. 800 tysięcy euro Radosława Sikorskiego. Drodzy Państwo, do tej sprawy będziemy jeszcze wracali. Zmieniamy temat. Czołgi, Leopardy. Do kiedy czekamy na zgodę Niemiec? Ta prośba o zgodę Niemiec poszła wczoraj do rządu niemieckiego. Do kiedy czekamy na tę zgodę? Panie redaktorze, pan premier Mateusz Morawiecki jasno powiedział, że nawet bez zgody Niemiec w dużej koalicji państw Unii Europejskiej, państw NATO, my swoją część chcemy przekazać, nawet bez zgody Ukraińcom, bo tam czasu nie ma. Ukraińcy nie mają czasu na to, aby się zastanawiać nad tym, czy dzisiaj, czy jutro, czy za tydzień. Tam liczy się każda minuta, każda godzina, aby ich wesprzeć. Dlatego my też nie będziemy oczekiwać, wystąpiliśmy oczywiście o tą zgodę, natomiast nie będzie zbędnej zwłoki w tym, aby w ramach tego, co już zadeklarowały też inne państwa, no, można powiedzieć NATO, ale Unii Europejskiej, że włączają się w tę koalicję i przekażą też swoje, każdy po kilka czołgów, no, z tego zrobi się pokaźna suma suma wsparcia wojskowego, a to, co dzieje się ze strony Niemiec, to jest kolejny też przykład tego, że albo ktoś tam bawi się w piaskownicy, albo tu nie ma przypadków, są tylko znaki, o czym też media przypominają o wizytach kanclerza Scholza kilkadziesiąt lat temu w Moskwie, bądź też o jego wystąpieniach, gdzie sprzeciwiał się amerykańskiemu imperializmowi i domagał się wyjścia wojsk amerykańskich z Niemiec. Że niemiecka polityka, bo tak to rozumiem, z pana słów to wynika, jest sterowana z Moskwy? 40 sekund. Panie redaktorze, wszelkie znaki na ziemi i na niebie wskazują na to, że wpływy rosyjskie w Niemczech były, są i prawdopodobnie będą bardzo silne i obecna polityka Niemiec i poprzednia nie jest od nich wolna. Drodzy Państwo, jest 7.24, ależ mocne słowa sekretarza generalnego PiS-u Krzysztofa Sobolewskiego na antenie Jedynki w Sygnałach Dnia. Drodzy Państwo, ciąg dalszy tej rozmowy na stronie Jedynki oraz w naszych mediach społecznościowych. Panie pośle, odchodzimy od polityki międzynarodowej, od wsparcia dla Ukrainy. Przechodzimy do spraw polskich, bo wybory już za 9,5 miesiąca, tak mniej więcej w tej chwili. Z jakimi pomysłami PiS idzie do kampanii wyborczej? Czy będzie coś na miarę, wśród tych pomysłów, na miarę 500+, które między innymi utorowało wam drogę do władzy 8 lat temu? Panie redaktorze, o tym będziemy mówić, mam nadzieję, już niedługo w
to można powiedzieć w takim skrócie dużym, gdyż chcemy o programie informować, przedstawić opinii publicznej program wyborczy już na wybory. No, sądzę, że na przełomie, znaczy między w czerwcu albo w lipcu najpóźniej, a wcześniej też będziemy jesteśmy już w trakcie spotkań w Polsce. Te spotkania też będą jako taka podstawa tego, co będziemy chcieli zaproponować Polakom, a jednocześnie odpowiedź na te problemy i bolączki, z którymi zderzają się w tej chwili Polacy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z kryzysu, jaki jest wywołany wojną na agresję Rosji na Ukrainę. I ten kryzys przekłada się też na nastroje Polaków. Będzie ten kryzys i ta wojna będzie też determinowała to, jaka będzie sytuacja i też będzie na pewno, nie będzie bez wpływu na to, co będziemy proponować, bo nie możemy przejść obojętnie i nie możemy równolegle, nie patrząc na to, co dzieje się na wschodzie Europy, za naszą granicą, proponować programu, który może być nierealny w realizacji i obiecywać mrzonki. Prawo i Sprawiedliwość znane jest z tego, że ma prawie 100% wiarygodność i to, co obiecuje, realizuje i chcemy, aby ta zasada została czyli przy Prawie Sprawiedliwości na stałe. Jak rozumiem pana słowa, priorytetem absolutnym jest armia. Priorytetem absolutnym jest bezpieczeństwo Polaków. To jest pierwsze i zasadnicze nasze zadanie i to jest realizowane. Tutaj olbrzymia rola pana premiera Błaszczaka i odbudowywanie tego, co zostało tak naprawdę zniszczone przez poprzedników, czyli odbudowanie jednostek na wschód od Wisły, jednostek wojskowych, wzmacnianie mobilności Wojska Polskiego, wzmacnianie Wojska Polskiego. I to jest nasz priorytet, bezpieczeństwo, zarówno to w sensie wojskowym, militarnym, ale też bezpieczeństwo to w sensie zabezpieczenie energetyczne, zabezpieczenie społeczne. To będzie na pewno słowo klucz, bezpieczeństwo Polaków. Panie pośle, zostało nam 1,5 minuty. Jeszcze jedno pytanie. Chcecie zmienić kodeks wyborczy? Proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, o co chodzi. Panie redaktorze, zmiany w kodeksie wyborczym dotyczą zwiększenia frekwencji, ale jednocześnie zwiększenia transparentności wyborów, transparentności przebiegu liczenia głosowania i liczenia głosów. Zwiększenie frekwencji polega na tym, że chcemy, aby obniżyć liczbę limity mieszkańców, jakie przypadają na możliwość utworzenia lokalu wyborczego, czyli demokracja bliżej ludzi. Chcemy, aby lokale wyborcze były w małych miejscowościach, w takich miejscowościach, gdzie wcześniej ich nie było, a ludzie mieli problem z dotarciem do lokalu wyborczego, bo było oddalone kilkanaście kilometrów. Wzmocnienie możliwości przewozu ludzi na wybory i tu chcemy zobowiązać tego samorządy. Oczywiście za zwrotem finansowym za te przewozy ze strony rządu. I transparentność, czyli samo proces liczenia głosów, wzmocnienia roli mężów zaufania i wpływu na to, jak liczone są głosy, żeby każdy członek komisji mógł mieć możliwość obejrzenia każdej karty do głosowania i stwierdzenia, czy ten głos jest ważny i na kogo został oddany. I to są nasze główne cele, czyli demokracja bliżej ludzi i demokracja dla wszystkich. A że świętem demokracji są wybory, chcemy, aby w tym święcie demokracji uczestniczyli wszyscy. Drodzy Państwo, za 7:30 to była rozmowa z panem Krzysztofem Sobolewskim, sekretarzem generalnym Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję i dobrego dnia. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, spokojnego dnia życzę. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.